Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu przyjedzie do nas Jaszczur, szofer, no i konserwator przyjadą nas odwiedzić. Jaszczur najprawdopodobniej już zostanie z nami. Ja potrzebuję spokoju. Don Juan niestety przyjechał. Ja potrzebuję spokoju, nie będę tam mieszkał. Nie pasuje mi. A mi też nie pasuje. Ja chcę tam. Ale mi też nie pasuje. Ale ty z nami nie będziesz mieszkać, człowieku. Ale on z mojego pokoju chce przejść do ciebie. Przyjechał do nas. Jak ty to łapiesz? Bo ci... Zaraz ci wytłumaczymy. Nie chcesz mieszkać. Nagrywamy scenę pierwszą. Tu zasięgu nie ma. Przyjechał do nas na chatę, pieprzył się i w ogóle robi jakąś szczotę. Dobra, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na twarzy Dredziarza, zostaw tam na... Dredziarz, przycisk masz. Znajomi przyjeżdżają. Musisz na dół. Zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić. Milion subskrypcji. No i milion subskrypcji! Zapraszam Państwa do oglądania, jestem ciekawy ich reakcji na hatę. Jak ty mówisz o tym, że to jest najszybciej, bo ja mam najszybciej, też mówiłeś. Nie masz najszybciej. Kto ma? Ja. Nie. Ja. Ty nie masz. Na pewno nie. Ja to stwierdzam, czyli mam rację. Okej, okay, Karinka z Mariuszem wrócili już z zakupów, także czekamy tylko już na Jaszczura i ten. Jak było na zakupach? No, mamy właśnie nową furę, bo mu kupiłem. Mamy 7-osobową furę, którą po prostu będziemy używać do tego, żeby po prostu się lepiej będziemy transportować. O, przyjechali! Pa, Jaszczur przyjechał. O, kurde! Co to za złom, ty? To jest tuningowana fura. Patrz na moją, zobacz na moją, patrz! Jaka moja szybsza, ty masz klocka jakiegoś. Tak, ty masz klocka. O, nawet szofer jesteś. Myślałem, że nie przyjedziesz, siema, tak szczerze. Siema. Powiedziałem, że będziesz na filmie, ale myślałem, że nie przyjedziesz. Siema. Co, co ci chodzi? Fajna fura. Ciemne szyby, ciemne koła, ciemne lampy. Co ty robisz? Zatańczysz? Zatańcz ze mną. O, siema konserwator! Siema. Jak tam się jechało? Bardzo dobrze, trochę długo. Daleko jakieś wsie, pola, nie wiadomo co. Gdzie wy mieszkacie całą w ogóle? Drogę, to była w ogóle tragedia jakaś ta podróż z nimi. Nie, cały czas... Dredziasty. Ciśnie 200, mówię, co tak mało? Mówi, boję się, siema no. To 200 wyciąga na godzinę? No, stary, zobacz, stać tu na V8, zobacz, to są dwa wydechy nawet, zobacz. Stary, to jest fałka. To nie jest żadna fałka, to jest jakieś przerobione. To jest fałka. To nie jest fałka. A w ogóle, jak wam się podoba chata, no ludzie? O, chata jest. Z daleka jakbym jechał gdzieś do Stanów, na plażę, LA, te sprawy. Nie no, jest syta, no syto jest. To wygląda jak willa taka... Może chcecie... Ameryczka, no. Ja ci powiem, tu jest... Wiadomo, że Ameryczka, zawsze musi być Ameryczka. Chcecie zobaczyć w środku? Nie pytaj się, chcę to tu przyjechali chyba, nie? Tylko. Żeby wejść do środka. Jedę pierwszy. Chodź, zapraszamy, tak? Do domu, rezydencji. Tylko buty to już ściągajcie przed wejściem, nie? No bo szofer, ty masz pugnite stopy. Już widziałem na TikToku twoje stopy. Weź ty się schowaj, znowu wstyd mi robisz. O, czemu? Przecież ładnie wyglądam. Normalnie rozmawialiśmy. Słuchaj, podaj mi 10 powodów, dla których miałbym tu nie zostać, no. 10 powodów, dla których miałbyś tu nie zostać? No tak, no bo pierwszy powód, nikt się tu nie chce. Drugi powód, nikt się tu nie chce. Trzeci powód, nikt się tu nie chce. I? Dobra, nie bądź taki oschły. Wejdźmy do środka. On ma fajne okulary takie. A weź mu zdejmij. Kwadratowe. Nie można? Weź mu zdejmij, zdejmij mu. Właśnie. Nie będziesz mi okularów zdejmować. Panowie i panie, zapraszam do środka. Zobaczcie kapcia. Pa, złapaj kapcia. Co? Nagraj to, nagrywasz to czy nie? Pytam się. Nowa fura. Co ty gadasz? Nowa fura, widzisz co się stało? Jesteś ułomny jakiś, upośledzony, nie wiesz jak się wjeżdża? Dopiero co ci furę kupiłem, wczoraj ci furę kupiłem. To jest prank, nie? Spuściliście. Nie, dostaliśmy furę i nie ma fury, skończyło się. W ogóle. Ale wczoraj ci kupiliśmy furę, człowieku. Dostałeś. Nie wiem, ale ty tu mieszkasz? Zamieszkasz z nimi? Zamieszkasz z nimi. Myślę, że oni ciebie chcą. Butelka była na drodze, to ją przejechałem, ale... Co i co, w zamian to chleb przyniosłeś? Z pancernego szkła chyba było, co? Nie wiem, no. Dobra, może zamiast rozpacać nad tą oponą, wejdziemy w końcu do środka, co? No już staliśmy przy wejściu, stary, no, mogliśmy od razu wejść, no. Mam nadzieję, że poczęstujesz nas jakimś piwkiem, jakąś grillem, coś tego. Zobacz, widzisz? Sushi miało być? Coś tam jest. Halo, sushi miało być, obiecałeś sushi. Dzwoniłeś, przyjedź, będzie sushi, no to przyjechałem. Przyszliśmy, żeśmy śniadania nie jedli. Przyszli obudnie. Przyjechali się na macie browarnię. Nazwać, tak? I zobaczyć twoją zarąbistą chatę. O, zapraszam nas. No chodź. A dlaczego ty w ogóle zapraszasz do niesłego domu? Skończ tyle gadać. Niech zaprasza, ja też zapraszam. To macie salon? Jest konkret. Ale czemu? Słyszysz to echo? Czy mi się wydaje? Jest echo. No faza. Co takie echo? I co będziesz podniecać tym przez 20 minut?
Dobra, to są pokazy, pokoje jakieś, gdzie są pokoje? Są to jakieś ty, pokoje? Jest kanapa, patrz! W ogóle dwie kamery są, po co tu chodzi? Pokażę wam mój pokój, chodźcie, tam na górę. Jego pokój? On nie ma pokoju tutaj nawet. Czemu nam pokazuje? Ale mogę ci pokazać twój jasur, jak chcesz. To pokaż. No to chodź. Ale ja też chcę mi. No to chodź. A gdzie mu jest? Nie, on tu jest z Wiolką. Wiolka ci wygrała pokój. No dobra, no to co? Zamknęliśmy go tam. Bo nie dało się z nim wytrzymać psychicznie, on właśnie... Chodź jasur. Tu jest chory na głowę, co to jest? Pokój jasura i Wioli. Gdzie, tu? O, jaszczurito, o ja! Wiolka ci już przygotowała tą. Jaszczurka, ale to będzie dobrze, ale macie, macie poduszkę na pół! O, jak tu poduszkę na pół macie, chłopie! Jak to są przecież buty dredziarza, to jak to jest? Jak buty dredziarza? No, są buty dredziarza. Bo ona je trzyma, kolekcjonuje, nie? Twoje buty? No, ona ma manię na punkcie. Ja będę wąchał tutaj jego... Chyba, że dredziarz ci próbuje odbić Wiolkę. Nie, ale to nie wiesz, co się działo przez ten tydzień. Weź przestań, że się sugerujesz! Nie mamy wyjścia? No nie macie, niestety. Dlaczego? Ty co ona wygrała za mnie jakiś? Pewnie najgorszy. Ale bucha... Nie najgorszy, no taki medium rare. Dobra, ja ci co ty na... On jest głupi jakiś. Nie narzekaj. Dobra, jest dobry, chodzimy stąd. Ja się współczuję. A telewizor ci kupię, no, do pokoju. Tu musi wisieć telewizor. Ale tu jak kable pociągniesz stąd? Ja nie wiem, jak pociągniesz. Tam masz specjalnie na ten, na telewizor. No ale to musisz na prostu. No to przesunie się łóżko. No dobra. Ale co, podoba ci się? Tak fajnie, no, luksusowo. Ty, ale zrobisz coś z tym zapachem tutaj w pokoju? Trochę śmierdzi, ale... Trochę? Jakie fajne ścianki. Nie, on po prostu jest przyzwyczajony do zapachu Joli. Zapomniałem! No ładny. Ustawił ale się... najlepszy jest, najlepszy jest. Ustawił się najlepiej. Ej, chłopie! A nie mogę mieć tego, czy nie zmieńczy tego! Co? Ten jest większy, ja chcę ten. No, no ale to Wiolka ci wygrała tamten. Ale nas jest dwójka, to powinniśmy mieć większy. Ty się nawet nie kłóć, jak będę ja chciał, to i tak to będę mieszkał. To jest mój pokój przez tydzień czasu, nie odpowiem. Ale stary, tutaj jest większy pokój, światło, taras, to jest wszystko. Tu jest większy pokój niż tam. Widok na garaż jest, no człowieku. Tu jest wszystko, a tam co jest? Tam jest... A tam też masz widok na garaż. Gdzie? Tam jest widok na krzak. No jak dobrze staniesz, to będziesz i garaż widzieć. Nie wiem, tu jest fajnie. A nie da się, żeby ten? Bo nie było? Tylko sobie ten? No musisz się już z nim dogadywać. Ja wam mówię, to jest, to będzie mój pokój. Ja co tam jest w rogu? Co jest w rogu? O, tu jest nietoperz. No to jest standard. To jednak nie chcę. Ale tu wszędzie są nietoperze. Serio? Tak, tu są wszędzie nietoperze. No oczywiście, że żyje. One się tu zaklimatyzowały. Co, w nocy lata? Nie, siedzi. Ty, on taki maciub ci jest? No, tak, bo to malutkie nietoperki są tutaj. Ty, ale fajnie. A je, to jeść można je? Co? Można je zjeść? No jak chcesz, jak mieć Wuhan V2, no to... Ale jak wiesz takie coś, to od razu krótko. Krótko, pogłaskaj i wyprowadź od razu. Musisz go zarżnąć. Chcesz mieć Wuhan V2? Ale tu nie mają one chyba tu. Co, zaklimatyzowałeś się szoferku? Ja tak sobie rozmyślam, że jedni ludzie mają psy, koty, a wy macie świnie i nietoperze na chacie. No tak. Zobacz, co w szafce znalazł. Co? Próbowa. Co mi się aż tu? Testuję, jak będę schodził, bo skoczyłem i jeszcze... Ja, jak będę przed Wiolką uciekał. Jaszczur, mogę cię nawet stąd podglądać. Tak? Stąd cię mogę podglądać. Cały czas mogę cię podglądać. 24 na dobę. Cały. Nie, nie. No, będę cały czas na ciebie patrzeć. Można tu wszystkich podglądać. Czujesz się taki osaczony. Wszędzie jest wzrok na ciebie. No z każdej strony, no pa. I pach, jestem w salonie. Ja mnie nie zobaczy. Ja bym na twoim miejscu uważał, no nie? Bo blisko z twojego pokoju do pokoju hejtera, no nie? Bo może podglądać ciebie i tą Kalinę muszą, nie? Więc uważajcie. Dzieje się fajne miejsce w domu, najfajniejsze chyba. A jest ja tu będę obiad, często przebywał. Coś na obiad jest? Nie, ale są fajne soczki jakieś. Co to jest za soczki? Karina jest na diecie, warzywnej. Soczkowej? A po co? No, wszystko. Ale nam będziesz gotować normalnie, tak? Wątpię, to wątpię. Nie no, to dla wszystkich są soczki, możesz się już przesunąć. Możesz, co chcesz. Wiola sobie da radę z ketchupem, ale ja to muszę pić sobie. Ona z ketchupem, ona z ketchupem. Jakie soczki macie? Chcesz chudnąć? Nie dasz rady. Nie, dam radę. Nie chudni, nie chudni. Nie chudni, bo nie jak chudni. Chudniesz, to nie będzie co oglądać. No. Dobra, to nie. To nie chcę. Tak, by, tak będzie daj lepiej. Daj mi foli. Tak. Tu dopiero soczek właśnie. Tak będzie wygodnie. Tak. Jak się hamuje, jak się hamuje, jak się hamuje? Jedno było rozładowane. No. Jak się mówiłem, hamuje? Ale czemu ty na rozładowanym jeździsz? Ale jak się hamuje? No jak się hamuje? No po prostu do tyłu noga. Jezu, wywrócisz się. Jak dziecko, naprawdę. Chcecie zobaczyć ogród? Chcecie ogród zobaczyć? Ogród jest dowalony. Chcecie zobaczyć ogród? Ja bym nawet się stanowił, powiedział, że chcę, ale wiesz, wolę się odzywać już. Do stawu, nie chciał mi dać okulary. No i głową walnął. Prostaku ty, zostaw mnie. Nie chcę tu. Wyrywa się. Do stawu chciałem go, przecież nie chciał mi dać okulary. Głowa mnie boli, okulary mi mało nie spadły.
Dla ciebie zostanę, ale on musi... Ale co ty robisz? Prawie co go nie zabiłeś. Nie chcę w ogóle przymierzyć okularów nawet. No i co z tego? Jak co? To są święte okulary Kłana, nie można dotykać takich rzeczy. Ja mam święte opaski, on ma święte okulary. Tak to wygląda. Czego ty nie rozumiesz? Chciałem być święty też. Ale nie będziesz, ja też nie jestem. Ja też nie jestem. Dobra, teraz ciebie, ty nie wejdziesz. Chciałem być święty! Co on gada? Proszę, to ja tu nie mieszkam. Wyjazd, świnio. Obrazili się wszyscy na ciebie. Przejęli? Ale za ciebie, ja chciałem tylko okulary przymierzyć. On się... Dobra, chodźcie, zobaczmy na bo coś z wami jest nie tak. Definitywnie coś macie z głową. Coś się stało. To jest staw, zarośnięty staw. Prawie jak na Mazurach. Tak. Takie jezioro wielkie. Bo uważaj, żebyś nie wpadł tam. Ja sobie kupię skuter wodny jak i to skarczuje się. A czemu ja będę taki... Skarczuje się to, skuterem. Skuterem wodnym tu? Byśmy sobie tak połowili. Ale tutaj nie ma co łowić. Chyba, że żaby jakieś zabite. Na sushi na pewno coś się złapie. Tu jest co, jakieś ryby są? No powinno coś być. Już kiedyś łapałeś na sushi. Łapałeś już kiedyś na sushi, pamiętam. W sumie jest las pamiętam i jezioro, to jedzenie się jezioro jest złapany. Pamiętam, oglądałem. Tomek, ci zostanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, żebyś trzymał go ode mnie z daleka. Popatrz. Daj mnie na ręce, weźmy. Do góry. Jakie to będą kwoty, no, ale wydaje 4, mi się, że każda kwota jest odpowiednia. Już? Gruby jesteś. Odejdź tu. Ja go uniosłem, my nie uniosłem. No i co? Co sądzicie o ogrodzie? Wychasajcie się, pieski, wychasajcie się. Ale tu świnia ma najlepiej. Co Mariusz robi? Zobacz na Mariusz. A co Mariusz wiesz robi? Wiesz co, weź przywieź. Czemu Mariusz nosi kamienie? Czemu Mariusz nosisz kamienie? O, Mariusz! Piramidy mojego niewolnika? On tu czasami robi różne takie rzeczy. Audi na kamienie podnosi. Ty przypadkiem nie jesteś po szkole mechanicznej? Ja jestem... Mechanikiem nie jesteś? Niby jestem, ale nie utożsamiam się z tym. Koło zmieni. Ale Dredziarz na przykład nie umie. Ale ja się z tym nie utożsamiam. On skończył szkołę. Brawo, wróćmy do tematu. Skończyłem szkołę, wróćmy do tematu. Tak, no mechanika. I nic nie umie, nawet koła zmienić. Ale mnie interesuje mnie to. Ważne, że ty umiesz, no. I się cieszę. Na kartce, czym się różni hamowanie bez ABS-u z hamowaniem z ABS-em. Tak, teraz tak, tego tak w szkołach uczą. Tak. A nie praktyki. A tu piękny las i piękna cisza. Bardzo, bardzo ładny ogród, piękny las. No fajnie. Super, a kiedy melanż jakiś coś tego? O, ty. No dzisiaj, czy nie dzisiaj? Nie wiem. Ja bym tu jakiś plac dodał. Ja się pytam, nie? Co robimy? Parapetówę. No noś te kamienie na co? Sąsiadów zaprosimy. Musimy iść do sklepu. Załóżcie, że wezmę dwa? Ja bym wziął nawet trzy, ale mi się nie chce. On weźmie trzy, ale trzeciego nie powiem ci, w czym będzie miło. Czym? W policzka, bo on jak chomik. Bo wszystko chomikuje. Mariusz, naprawiaj! Portfel, wszystko trzeba chować. Naprawiaj! A co ty, jeden bloczek zaniosłeś i myślałeś, że to samo się odkręci? Już jest gotowe i zobacz. Ja idę to zobaczyć. Ile? O, sprawdźmy. Weryfikacja, czek. Co jak z tym kołem? Aha, to dużo zrobiłeś. Co ty zrobiłeś? Jak to wygląda? Bo mi lewarek pękł, no. Jak bo mówiłem ci, nie wkładaj kamieni do środka, tylko pod spód. Ha! Wiesz co, to gorzej wygląda niż twoja pierwsza budowla z klocków Lego. Pękł lewarek, dzieciaki, patrz. Uwierzcie w to, nie? Lewarek do takiego dużego auta, on go połamał, nie? Bo skoro on to wszystko, te bloczki załadował do bagażnika, ale w ten sposób chce podnieść, się głupi, przecież to on się jest, podnosi. On jest głupi, ale on to się złamał. Kręci się podnosi. Mariusz, a nie, bez kitu się złamał. On się złamał, ty, bo on te a bloczki... To jak można to złamać? Tak, śliną chyba. To co mam go tak? Kurde, odejdź stąd. On powiedział, że chce, a teraz mówi odejdź. Zapłacił mi stu. On najpierw mówi, chodź, nie? Ty, a po drugie ja ci miałem z daleka trzymać od niego, także... Musi być zachowany. Tylko ja pisa go nie dotykaj. Zostaw to. Odejdź ode mnie. Ja umiem chyba, wiecie. Dawaj to. Ja zmieniam codziennie koła do driftu, ale no dobra, jak chcecie sami, to róbcie sami. A tu jeszcze powinno być do tego. Ja w ogóle szukam lewarku w swoim samochodzie. Tylko żeby dłużej chodziło. W końcu nie chcę już. Miałem to zostać, ale... Ja, od razu. Zapłacę ci 1000, ile chcesz winogrona. Weź go zdejmij, no. Winogrona chom płacisz, trzej. Dużo mam, drogi. Chcesz winogrona? No, staw się. Winogrona? Słabą walutę masz. Wino, no. Będziemy mieli obydwa. I ty dwa wybite za. Ma co on zrobił? Nie wiem, bo ja nie wiem. No nie! Zobacz jaką pomocą lewarek i mówi, ja wiem, bo trzeba schować. Cholera, to trzeba obrócić. O Jezu, bo położyłem tak se. Ty, nie jest, tak se położyłem. Mówisz, chodź ty, zuba, weź to ty. Weź się, boczek, nie odzywaj. Przyjdziesz, śmiał boczek. To jest do obrony, możesz w tym trzasnąć, nie? Ja bez tego sobie z nim poradzę. No wiem, ale możesz w niego rzucić, jak będzie uciekał. Wyprowadził mnie z fotografii. Rozumiesz, że się
wie, jak ja się czuję, kiedy on jest obok mnie. Dlatego? Jeszcze raz coś do niego brzydko powiesz? Nie? To ja mówię ci, nokaut jest od razu po jednym strzale. Ja stęsknię się za tobą, wiesz? Tak? A czemu? No, ja cię tak bardzo lubię. Tak naprawdę. Tak naprawdę, naprawdę cię lubię. No co ci jest? Sam Klep, też mnie lubisz, tak, ja ciebie też. Albo co, bo dobrze foteczka na Instagramie ze mną. Wow, foteczka poszła. No, to dlatego mnie lubisz, bo dużo lajków dostałeś na Instagramie. No tak. Tak. Ale foteczka z kamerzystą i tak pójdzie lepiej. No tak, no niestety. Chodź, chodź się przywitaj i też się do tego no chodź. Ja bym cię musiał nogami objąć chyba, żeby się... Ty dalej se grabisz, no. Ale co, już uciekasz, czemu uciekasz? Daj go czymś rzucę, daj, ja go czymś rzucę, nie? No właśnie chciałem podać, a w sumie... Trafił? Nie, niestety. Ale ja coś znajdę. Dobra, nie, bo potem... A, dobra, będzie zbierał. Zobacz, jak się wybronił, trafił do ręki. Ale oszust. No jak trzymasz psa, to pił nie będę. Dobra. Pójdziemy we dwójkę. Weź tylko złap jak mojemu na walkę. I co, szoferku, nie żałujesz chociaż trochę? Ja? Ale to nie mówię, wiesz no, żałuję troszkę, bo fajna chatka, ale wiesz no, zamieszkam w Szczecinie, będzie fajnie. Czasem was odwiedzę. Tak widać ten dym. Jaki dym, chłopie? No, wiesz no, tak się żyje, no ale fajnie tutaj, fajnie, naprawdę fajnie, cisza, spokój, no nie, fajni sąsiedzi, bo ich nie ma. Jak często będziesz przyjeżdżać? No raz na, nie wiem, pół roku. Nie no, jak zaprosisz, to przyjadę, nie? Nie smutno ci chociaż trochę? No jest mi smutno, bo wiesz, no co? Te efekty dymne na chacie masz przecież. No kurde, generalnie to fajnie, no trochę żałuję, no nie, bym sobie wziął jakiś pokój, tylko właśnie minus, że nie wiem, jaki bym miał wtedy pokój, nie? Jakiś pewnie byś miał. A tu wygodnie. Może ty chcesz zostać? Ja z chęcią, ja bym został. Tylko ja bym za dużo, wiesz, takich, no rodziną masz. Z dziećmi by przyszedł, nie? Wszyscy, cała rodzinka by tu zamieszkała. Ja przyjadę, będę 2 tygodnie mieszkał tu, 2 tygodnie się w domu. Co to nawet? Też wyjście. Ty, jedną ale mamy tego miejsca już w tym, w garażu. Na 7 lat. 7 lambo mi tam wstawiasz i ja śpię między nimi. Albo 7 dziewczyn. A co ona ogląda? Ja jestem ten, ja jestem uczciwy swojej żonie. Bo ogląda. Nie. Zawsze byłem wierny swojej małżonce, ukochanej i tak było. Mamy 2 wspaniałych dzieci i... Ja trochę więcej, ale... Będziecie mieli, to zrozumiecie, nie? No dobra, no. Weź Jaszczurka, podsumuj tutaj, jak ci się podobało. Jak ci się podoba, o. Jest pięknie, jest przestrzeń, jest Ameryczka. No jest syto, syto jest. Syto, luksusy, jest nowocześnie. Tu jest naprawdę, tak naprawdę, naprawdę wielkie walić biedę. Nie? Tu jest mega, naprawdę... Nic zdołać, nic ująć, nie? No, chałupa, no... Taka właśnie. A wy to się lubicie szarpać, co? Ciepli jesteście czy co? Bo ja już nie rozumiem. Jesteśmy. Obydwoje kolorowe włosy. Zmieniamy. Chociaż dzisiaj będę miał pokój tylko dla siebie, nie ma Wioli, nie? No tak. No ja jutro pociąg i na chatę, nie? Może ją nie puścimy, co? Nie chcesz ich puszczać? Na pewno? Na pewno? Może jakąś ci inną dziewczynę załatwię. Albo dwie. Albo trzy mogą być, jak się znajdą. Ty się podzielicie tam w garażu z tym, z konserwatorem. Ja nie. A, no tak. Obietnicy. Bo za nagraniami się zgodzi. To dobra, to wyłączę kamerę. Ty Jaszczu cały czas w tej kuchni tak przesiadujesz. To jest ze śmietaną, uczulenie ma. Co? Co tak cały czas w kuchni przesiadujesz? Zakończ Karina film. Ja? Jadę. Bo on cały czas je. No dobra, no to chcieliśmy zakończyć. A ten ziemniak też można zjeść? Za świni! Ziemniak? Tak! Kawałek. Ona je świetnie. Dobra, zakończ Karinkę. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, ponieważ jest to najszybciej rozwijający się kanał. No ale to już jest końcówka, to po prostu się pożegnaj. Do widzenia.